W dzisiejszych czasach ogólne rozmiary porcji żywności stają się coraz większe. A badania pokazują, że wielkość porcji jest jednym z najsilniejszych czynników środowiskowych przyczyniających się do przybierania na wadze. Dlatego dotrwaj do końca tego wideo, bo dowiesz się, jak używać kontroli porcji jako narzędzia do zapobiegania niepożądanemu tyciu. Gotowa? No to zaczynamy. Wiele badań dowiodło związek między dużymi porcjami, przejadaniem się i otyłością. Zasadniczo im większe porcje jedzenia zazwyczaj serwujesz sobie, tym bardziej prawdopodobne jest, że zjadasz za dużo energii i przytyjesz w perspektywie dłuższego czasu. Aby Ci to wyjaśnić, załóżmy, że dziennie spalasz około 2000 kilokalorii, czyli tyle musisz jeść, aby utrzymać obecną masę ciała. Jeśli codziennie przesadzasz z jedzeniem o zaledwie 15%, około 300 kilokalorii więcej, czyli na przykład jesz garstkę orzechów, to w pół roku będziesz miała do czynienia z przyrostem masy ciała o około 5-6 kg i to bez poczucia, że w ogóle się przejadasz. Szok, co nie? No i teraz, jeśli myślisz, że jest to mało prawdopodobne w Twoim wypadku, to liczne badania dowiodły, że ludzie spożywają ogólnie więcej kalorii, gdy podaje się im większe porcje, nawet jeśli nie są głodni. A co lepsze, nawet jeśli jedzenie im nie smakuje. No i kolejny szok, co? Zatem jeśli codziennie kładzie się przed nami duże porcje, z radością zjadamy je całości, nigdy nie rekompensując tego w ciągu całego dnia. A tak właśnie wygląda najprostszy przepis na trwałe zwiększenie masy ciała, a nawet późniejszą otyłość. Na szczęście działa to też w drugą stronę, bo kiedy uczymy się dostosowywać nasze porcje, spożywamy automatycznie mniej kalorii. Nie jest zbyt praktyczne, aby po prostu powiedzieć komuś, żeby jadł mniej, gdy jedzenie dużych porcji wszystkiego jest tak głęboko zakorzenione. Badania pokazują, że naturalnie chcemy jeść taką samą ilość pożywienia każdego dnia, więc próba prostego zmniejszenia o połowę prawdopodobnie zwiększy Twój apetyt. Zamiast tego możesz zaspokoić zarówno zapotrzebowanie na ilość pożywienia, przy okazji kontrolując ilość spożywanych kalorii, zwiększając porcję niektórych pokarmów, jednocześnie zmniejszając inne. Zasadniczo dokonując inteligentnych substytucji możesz jeść mniej więcej taką samą ilość pożywienia, a dużo mniej kalorii. No bo na przykład jeśli zapełnisz swój talerz niskokalorycznymi, bogatymi w błonnik pokarmami, bogatymi w wodę, takimi jak owoce i warzywa, będzie on sycący, ale o wiele lżejszy kalorycznie niż posiłek obfitujący w zboża i skrobie. A jeśli poświęcisz najmniej miejsca na talerzu na wysokokaloryczne potrawy bogate w tłuszcze i lub cukry, również pozytywnie wpłynie to na Twoją sylwetkę. Przyjrzyjmy się więc bliżej, jak sprawić, aby Twoje porcje pracowały dla Ciebie, zarówno w domu, jak i poza nim. Jeśli większość Twoich posiłków jest przygotowywana lub spożywana w domu, postaraj się, aby Twoja kuchnia była przyjazna dla kontroli porcji. No i pierwszym krokiem jest nauczenie się, jakie są odpowiednie wielkości porcji różnych produktów, które spożywasz. I aby to zrobić, potrzebujesz tak naprawdę tylko trzech rzeczy. Po pierwsze, waga do ważenia żywności. Po prostu przekonaj się, czy potrafisz poprawnie spojrzeć na filiżankę płatków owsianych lub kilka łyżek stołowych masła orzechowego bez tak naprawdę późniejszego ważenia ich. A powiem szczerze, że to nie jest takie łatwe. Po drugie, aplikacja zliczająca kalorie.
Jest to o tyle przydatne, bo prawdopodobnie będziesz zaskoczona, ile kalorii mają twoje ulubione potrawy w zjadanej przez ciebie porcji. No i po trzecie, rozumienie w przybliżeniu, ile kalorii spalasz każdego dnia. To jest tak naprawdę podstawa. Jeśli nie masz pojęcia o wydatku energetycznym, to nie masz pojęcia, ile możesz lub powinnaś jeść, niezależnie od wielkości porcji. I to wszystko. Yes! Jednakże nie martw się, nie będziesz musiała mierzyć i śledzić wszystkiego, co jesz przez resztę swojego życia. To po prostu najszybszy i najłatwiejszy sposób na poradzenie sobie z porcjami, ponieważ w ciągu kilku tygodni prób i błędów będziesz mieć dobre pojęcie o tym, ile lub jak mało wszystkiego powinnaś jeść. No i takie podejście jest również lepsze niż przestrzeganie takich ogólnych wytycznych dotyczących porcji w oparciu o wielkość dłoni lub pięści lub podział na talerzu, ponieważ jest dokładniejsze i pozwala podejmować właściwe decyzje żywieniowe. No i możesz również zwrócić uwagę na swoje talerze, miski, szklanki, sztućce, ponieważ większe naczynia zwykle prowadzą do jedzenia większych porcji. I do tego nigdy nie jedz żywności z opakowania, chyba że planujesz zjeść całą porcję. Jeśli nie, to przełóż przekąskę na talerz lub miskę. No i odmierz wcześniej porcję obiadu, jak podczas śledzenia kaloryczności, a resztki schowaj, zanim zjesz dodatkową porcję. Z wyprzedzeniem odmierz sobie w jednorazowych torebkach lub pojemnikach porcje przekąsek, takich jak na przykład, nie wiem, orzechy, chipsy, no bo zaoszczędzisz czas na szacowanie porcji za każdym razem, gdy przyjdzie ci ochota na ich zjedzenie. No i przechowuj kuszące przekąski, takie jak właśnie chipsy, ciastka i płatki śniadaniowe w szafkach poza zasięgiem twojego wzroku. No i nie jedz szybko, bez zwracania zbytniej uwagi na to, co jesz, bo jest to bardzo zły nawyk, a w tym wideo wyjaśniam, dlaczego jedzenie zbyt szybko może być jedną z głównych przyczyn przybierania na wadze. Zatem zobacz.